31 stycznia 2018 roku podczas noworocznego spotkania z twórcami i animatorami kultury powiatu bielskiego wyróżniono 28 osób. Artystów, rzeźbiarzy, muzyków, społeczników, zapaleńców i historyków. Ludzi, którzy pielęgnują i rozwijają dziedzictwo kulturowe powiatu bielskiego. Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego Zabrzeg, który zaprezentował tradycyjne kolędy oraz suitę tańców Śląska Cieszyńskiego. Na spotkanie przybyli m.in. posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Falfus, Mirosław Suchoń, Jerzy Jachnik, pierwszy wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, zastępca prezydenta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński oraz samorządowcy z terenu powiatu bielskiego. Obecni byli także wójtowie gmin oraz burmistrzowie. Tradycyjnie gości przywitał starosta bielski Andrzej Płonka. Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wyróżnił najważniejszymi w Polsce odznaczeniami w dziedzinie kultury przyznawanymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego następujące osoby. Brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał Florian Kochut, urodzony w Rudzicy, znany niemal w całej Polsce artysta plastyk. Tematem przewodnim jego twórczości są strachy polne. Od ponad 25 lat prowadzi jedyną w Polsce galerię autorską pod strachem polnym, a od kilku lat organizuje w swojej rodzinnej Rudzicy święto stracha polnego. Powiem szczerze, wierzyłem w to, co robię, bo najważniejsze jest to, żeby wierzyć w to, co robię. I zawsze dążyłem do tego, żeby moja twórczość się sama obroniła, żeby nie potrzebowała żadnego kogoś z boku, który by to tłumaczył, opowiadał lub tworzył jakąś legendę o moim malarstwie. Odznakę zasłużony dla kultury polskiej wicewojewoda śląski wręczył Czesławowi Kubikowi, znanemu i cenionemu twórcy ludowemu z Czechowic-Dziedzic. Czesław Kubik rzeźbi w drewnie lipowym, najczęściej są to malowane kilkunastocentymetrowe figurki. Jest przynajmniej zajęcie w tym naszym wieku. Bez zajęcia to by się człowiek wykończył już dawno. A także jest zajęcie, to się nie myśli ani o chorobie, ani o innych rzeczach, tylko ta pasja już jest tak pogłębiona, że po prostu bez tego już człowiek, tak jakby można powiedzieć, nie może wyżyć. Bo jak człowiek idzie gdzieś i siedzi dłużej bez tej pracy, to już czegoś brakuje w tych rękach, prawda? Dyplom honorowy ministra kultury wicewojewoda śląski wręczył dla zespołu regionalnego Jasieniczanka z Jasienicy. Jego celem jest kultywowanie tradycji kultury regionu, zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz promocja pięknego folkloru Śląska Cieszyńskiego. Rok 2017 witował liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania artystyczne. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji i wyrazów uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim, zarówno instytucjom, jak i przedstawicielom świata kultury i różnych jej obszarów. Starosta bielski Andrzej Płonka oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski uhonorowali 28 osób. Jest nas bardzo wielu, co ta sala pokazuje. Wielu przyjęło zaproszenie, wiele wyróżnień i podziękowań. Bo tak naprawdę ta kultura, zanim zaistnieje przez duże K, musi zaistnieć na dole. Odbywa się w domach kultury, w zaciszach swoich domów, malarstwie, rzeźbiarstwie, tradycji, którą kultywujemy w strojach. I to dzisiaj zostało podkreślone po raz kolejny. Bez tego nie dałoby się dalej funkcjonować. To przypominanie właśnie o tych wszystkich strojach, o tradycji i oczywiście wyciąganie wniosków, szczególnie w roku, gdzie również świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Wspomniałem o tym, że tak jak to było 100 lat temu, tak samo się dzieje dzisiaj. Dzięki kulturze, dzięki tradycji przetrwaliśmy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A ten dzisiejszy dzień, gdzie jak pięknie było powiedziane, ten powiat kulturą stoi. Tak, stoi. Jest nas bardzo wielu. Jest ludzi, którzy tą kulturę bardzo wspomagają, no bo ją po prostu kochają. I to jest najważniejsze. Stanowi dla nich trend życia. No to myślę, że i kolejne lata dla nas wróżą dobrze. Szczegółową listę wyróżnionych twórców kultury można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.